Siemanko i jedziemy dalej. A mamy tutaj WX za 48. Zastanawiam się, czy może jeden VS1 za 32, ale to jest klasa A. Dobra, 48. A to już jest 1 na 1. Zróbmy to. Najgorsze, że wyjeżdżam w Fordzie. No ale to raczej chyba niczemu nie przeszkadza. Jakieś wieści o Jasmine od tamtego czasu? Zadzwoniła, żeby mnie ostrzec, co kombinują gliny. Dziwne, jak na pierwszy telefon od 2 lat. Ona zadzwoniła? O co jej chodzi? Szczerze? Kto ją tam wie? Myślałam, że ją znam, Ryder. Słuchaj, nie zadręczaj się tak. Czym jest życie bez zaufania? Życie bez siatki bezpieczeństwa. Życie bez nadziei. Czytasz tej swojej książki? Ta książka zmieniła moje życie. Okej, Ryder. Do zobaczenia w warsztacie. Jasne, do zobaczenia. Pijany czy co? Nie wiem, kurde, jakiś kocopoły opowiada. Ale mniejsza z tym. Jeden VS, jeden z Meduzą. Nie wiem, dlaczego się wyświetla Chase. Spróbujmy jeszcze raz. Nie. Dobra, no jest Chase, no, ścigamy się z Meduzą, no. Magic. Nie mnie to oceniać. Zobaczymy, czy nasz McLaren poradzi sobie z Lambo. No. No, przyspieszenie mamy lepsze. Myślimy, że tej Meduzy. Wait, czy czasem się nie. Ej, wszystko się zbugowało. Medusa jest w klasie S. A jadę McLarenem, który jest w S+. Never mind. Easy money. Łatwe 48 tysięcy. Nie ma to jak ścigać się. Daska, kuźwa jego mać. Patrz, jakim autem ja jadę, jakim ty jedziesz. No, never mind. Ja się rozbijam, ale mnie to nie przeszkadza. Przecież mam szybsze auto. Ja się nie muszę przejmować. Jadę sobie S+. A ona jest w S, więc... Druga gleba. Nie muszę się spinać, można sobie na spokojnie jechać. Fajnie tą turbinę słychać. Możesz sobie wziąć kasę, ale stylu mi nie odbierzesz. Oddycha jak Darth Vader. Trochę jak Darth Vader. Darth Vader. McLaren Darth Vader. Zwolnijmy trochę. Czyli luj bomby, już przegrałaś. Bo się gra zbugowała, to było trochę nie fair. Ale co, ja się tam będę przejmował? Ja tu przegrałem się, no. Łatwiutkie 48 tysięcy. Sorry, Meduza. Taki mamy klimat. To co? Wracamy do garażu i... Nocna zabawa. Chociaż wolę w tą stronę, bo tu jest policja. Wiecie, o co mi chodzi, ludzie, ale powiem to jeszcze raz. Pumy to nie zwierzaki domowe. Szacun dla mojej kumpeli Candice, która zjechała panią burmistrz w audycji wiadomości z nad jeziora w KRS-FM. Co zrobisz z rosnącą?
rosnącymi kosztami życia Stevenson, nie mam tu na myśli chleba arkiszowego ani pasty z awokado, tylko podstawowe artykuły spożywcze. Mówimy o jedzeniu, które wykarmi czteroosobową rodzinę. Gdybym mogła głosować, też bym żałowała, że zagłosowałam akurat na ciebie. Wielu ludzi już nigdy nie zagłosuje na Stevenson, jak to usłyszą. Czy ja wiem? U nas też wiele ludzi słyszy wiele rzeczy, widzi wiele rzeczy i jakoś dalej głosują na to, co nie powinni głosować. No ale mniejsza z tym, tak wygląda rzeczywistość. Czy mamy coś w poniedziałek? Nie mamy nic. Wiadomości z nad jeziora w KRS FM, najlepszej stacji w Lakeshore. Po wczorajszym nielegalnym wyścigu ulicznym policja aresztowała kilka podejrzanych osób. Są też dowody na to, że za kilka dni ma się odbyć jeszcze większy wyścig. Och, cholera. Przypominam, że zezwoliłam policji na stosowanie wszystkich dostępnych metod, które mogą zapewnić mieszkańcom Lakeshore bezpieczeństwo. Srespieczeństwo. Ostrożnie tam. 80 tysięcy? YOLO. Easy money. No i się policją tak aż bardzo nie będę... Hej, domyślam się, że to kolejne auto, które zlecała ci Tess. Zaskocz mnie. Co to za burza? Testarossa. Możliwe. Zobaczmy. Wysyłam lokalizację. Dobra, zrobimy wyścig, weźmiemy tą testaroskę. Odzyskamy. Hej, Rydell. Wszystko gra? Myślę o tej nocy, kiedy odeszła. Hej, to nie twoja wina, Rydell. Tak, nie mam wpływu na to, co zrobiła. Ale jestem odpowiedzialny za to, co ja zrobiłem. Może nie jest za późno? Nie jest. To, co mieliśmy, co razem zrobiliśmy, nie zniknie tak po prostu. Możemy to odbudować. Mamy mocne fundamenty. Skąd u ciebie takie przemyślenia? Nie tylko ty czytałeś tę książkę. Dzięki za telefon, Smarku. Dobra, to pogadali, no to jedziemy po 80 koła. To co, zakładamy... O Boże, ej, Sabroki, zapomniałem. A, Shimizu jeździ w Lafie. O, Lyric się ściga z nami... McLarenem, Rudiger ma Merca, a jednak Medusa jest. Mamy jeszcze Chase'a, też dziwne, i Justicie. Nie wiem, dlaczego Justicie się w ogóle ściga. ASAP, dawaj kasę. Duże wpisowe, ale wygrana też jest niemała. A ja niepotrzebnie za wcześnie wcisnąłem gaz. Mogłem spokojnie wyskoczyć do przodu. Ale ten McLaren robi robotę. Nie musimy jechać z koksem, gdyż ja już jadę. Ale z wami jadę was kurwa na haksach. Nie no, może na haklach to nie, ale... Bolidzia. O, hamuj. Umiem ulepszyć hamulce i zapomniałem. Dobrze, cieszę się, ASAP Rocky, że się odzywasz, ale... Gówno mnie to interesuje. Póki jesteśmy z przodu i póki ASAP nas nie dogania, nie musimy się niczym przejmować. Tak jak mówiłem, na niego trzeba uważać, bo... Nie możemy kontynuować, bus jest zbyt uszkodzony. Jak on już poleci, jak jego pociągnie na speedzie i jest z przodu, potrafi się tak urwać, że nie idzie go już złapać. Gościu, I'm not right behind you, because I'm winning. O, troszeczkę mi ślizgło, ale opanowane. McLaren daje radę. Bardzo lubię P1. Jeden z moich faworytów, jak chodzi o McLaren, nie licząc Senny czy tam 720. To P1 jest... Wśród nich.
jako samochód, który mi się strasznie podoba i którym bym się chętnie przejechał. Podejrzany wóz zaraz się rozbije na amen. Shimizu ładnie nas goni. Patrol gotowy do pomocy. Wait, co jest? Czemu ja ich dubluję? Co oni odwalili? No prawie ich wszystkich zdublowałem. Coś jest nie tak, jest. Coś im strasznie kiepsko poszło. Muszę przyznać. Dobrze, no i... 84. W kieszeni. Hej, domyślam się, że to kolejne auto, które zlecała ci Tess. Zaskocz mnie. Co to za wóz? Testa Rosa. Możliwe. Zobaczmy. Wysyłam lokalizację. Nie wiem, kto by był zadowolony z Testa Rosy. Ogólnie z góry sorki, że tak chrząkam sobie, ale coś mi utknęło na gardle. Spróbowałem to przepić wodą mineralną, ale niewiele to dało. Tak samo jak niewiele dały moje umiejętności, jak przy kolizji. Albo brak umiejętności. Nie mnie oceniać. Najważniejsze, żeby teraz trafić w policję. O, dobra, nie trafiłem, ale uciekamy. Czy damy radę? Tak, ucieknęliśmy z pola widzenia i dzięki temu nie wznowił się pościg. A, tu się dziwnie auto zachowało. O, dobra, tak. Zahamujmy, bo tu jedzie policja. Holden kocha Lakeshore. Tu się urodził i tu wychował. Tak jak wy. Sekretarka jego ojca zabierała go do Cream Dreams na lody z gorącą polewą czekoladową. A z nianią chodził na ryby nad stary potok. Ten człowiek kocha Lakeshore i zrobi wszystko, aby chronić to miasto. Nazywam się Holden Patrick III i można na mnie liczyć. Nasi wrogowie mają mnóstwo zasobów i są mądrzy. Ja tak samo. Oni nigdy nie przestają szukać nowych sposobów na to, jak zaszkodzić miastu i jego mieszkańcom. I ja tak samo. Sponsorem reklamy jest firma Who's Your Caddy? Elegancki raj dla wszystkich golfistów z Lakeshore. Odwiedź nas już dziś. Jesteśmy na lewo od autostrady I-97, tuż przy oczyszczalni ścieków. Nie wiem, kto jest gorszy, Parker czy Stevenson. Ilu ten gość ma sponsorów? Nie zrozumiem tego w ogóle ogłoszenia tego typa, bo i... Coś tam mówił, że oni znajdują jakiś sposób na coś i on tak samo. Okej, mam go jas. Odezwę się, gdy go odstawię. This is the same. To jest ten sam. Ta sama Testarossa. Zawieszcza ciężki, żeby zrobić porządek. No i będzie problem z ciężkim. Musimy zgubić policję. O ty kurde szmato. Ciężka. Oj, przepraszam bardzo. Ale mnie coś gilgotało po nosie. Musimy sobie kichnąć. Niestety ta Testarossa nie jest wybitnie szybka i wybitnie... Wybitnie nie ma dużego przyspieszenia. Ale to niczemu nie przeszkadza. Najgorsze jest to, że mamy helikopter na ogonie. Nie musimy tak zoutrunować, żeby nie było blisko nas żadnego LSPD, ale helikopter, żeby nas zgubił. Dobra, pojedziemy w tą stronę. Zgubi się dzięki temu radiowóz, bo radiowóz nie będzie wiedział, gdzie ma pojechać, a my w tym czasie polecimy tu. Aha, zapomniałem, że ta barierka jest nie do zniszczenia. Nie wiem, co to LSPD robi tutaj. Ale niestety, no... Chciałem, ale nie wyszło.
Najważniejsze, że ten ciężki się zbugował tam w ścianie. Pojechał jak debil. I został za nami tylko i wyłącznie helikopter? Nie, wszyscy za nami jadą. Dość szybko nas dogonili. Muszę przyznać. A nie, został tylko pierwszego poziomu. Gliniarz. Spróbujmy go się tutaj pozbyć jakoś. Centrala, ten kierowca grani czysto. Do wszystkich radiowozów. Spadł na dół, no i gitara, mamy go z głowy. Helikopter znikł. I tu mamy kolczatkę po jednej stronie. Musimy tu jakoś szybko z tego zjechać. Bo to nam będzie wydłużało tylko i wyłącznie czas ucieczki. Dobra, helikopter nas... zauważył nas helikopter. Myślałem, że się uda. Komuś się oberwie za niezłapanie celu. Ścigany wóz zniknął w Jan Park. Znaleźć cel! Dobra, helikopter nas nie zauważył, ale tu najgorsze jedzie LSPD. Udało się jakoś... szybko i zwinnie przejechać. O nie, 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 o nie. Ścigaliśmy jeden wóz, jeden, a i tak nam uciekł. Dobra, tu on jest u góry, nie jest na dole. Nie wiem dlaczego, ale on stoi po prostu w miejscu i czeka, tak jakby wiedział, gdzie jestem. Po prostu i czeka i kampi na nas. Zwyczajnie, muszę jakoś tutaj przyjechać, tak żeby go ominąć. Nie rozpoczynać pościgu. Tu jakoś trzeba do góry na ten most wjechać. No, tu na pewno nie wjedziemy. Pod tą górę. No i jedzie policja kolejna. Jasny gwint. Trochę wjechałem nie w to miejsce, co trzeba. I będziemy się tak bujać. Lewo, prawo, a może tu, a może tam. Niestety. No, przecież to było bardzo blisko. O, najgorzej, najgorzej, najgorzej. Trzeba tu jakoś czmychnąć przed nim. Bo mógł nas bardzo łatwo złapać, znaleźć. No dobra, dostarczyliśmy. No, co prawda nie jest w perfekcyjnym stanie, ale mogło być gorzej. Samochód w takim stanie. Nie co dzień można uwolnić Ferrari Testarossa. Muszę zapytać. Co Tess o nim mówiła? Jakiś bogaty dupek chciał go wstawić do swojego muzeum razem z automatami do gier. Serio? Wiem. Wiem. Muszę przestać we wszystko wierzyć. W sumie to akurat była prawda. Co? To było zlecenie od Aleka. Chciał go do swojej prywatnej kolekcji. Czemu się czuję jak idiotka? Bo jesteś? Na razie jasne. Jak W? Hej, chcesz zgarnąć kolejny wóz z kolekcji Aleka? Nic innego nie sprawi mi większej przyjemności. Nie no, bez przesady. Przesyłam lokalizację. Na pewno nie, na pewno nie, gdy mam 5 gwiazdy. Gdy... Nie no, podziękuję, jeszcze nie teraz. Pozbieramy je innym razem, Aha, fajnie. Jeszcze bliżej muszę podjechać. No cóż, no cóż, no.
Jeszcze bliżej to jeszcze bliżej. Dobra, 100 tysięcy do kieszeni. Czemu by nie? Prawda? No, już 605 tysięcy. Cały czas podłączam narzędzia do dolnego gniazdka, bo Jasmine zawsze podłączała telefon do górnego. Dziwne. No, hamulce niby mamy na maksa, no ale auto prowadzi się dalej, jakby nie miało hamulcy. Nie wiem, no nie chcę hamować, ale tym będę się zajmował następnym razem. Do następnego.